Nie wiem, czy ty będziesz to słyszał mimo wszystko. Znaczy, moje mikro nie jest chyba blisko, żeby tak bardzo słyszeć to. Ja sobie też Vettel i Kota drugi. O, dwa finowie. Vettel dopiero piąty, ty. Gdzie jest Hamilton? Hamilton dopiero siódmy po kwalach. Ja pierniczę, ty. Ty, no to musisz to wykorzystać, nie ma opcji teraz. Kurde, ty mi napiął pozwól, że jak bijesz ze 200, to kolejny za 24 godziny. Oczywiście, że tak, a czemu nie? Czyli 48 godzin będzie wtedy. O kurna, patrzcie, jaką strategię widzę, co przygotował ty. Ja nie widzę, bo ja włączyłem grę i będę sobie napadł. Ej, mamy na słuchaj, tak, startuję na tych super softach, jadę 7 okrążeń i ostatnie 4 jadę na ultra softach. No, ty nawet to jest opłacalna strategia. Zużyjesz super softy dostatecznie i na ultrasoftach troszkę zużytych dojedziesz do mety. Dobra, na szczęście, no dobra, nie wiem czy on zużyty, zaraz zobaczymy. Dobra, pogoda w miarę spoko. Czekajcie, a nie zobaczę teraz tych opon? Nie zobaczę ich, nie? Nie, o, zużyte są, widzisz, zużyte są, widzisz? Patrz, tu masz, widzisz, zużyte są teraz. Znaczy ty nie, ale... Tak, WT23 jest ślep, potato, tak, dokładnie tak. O, widzisz, potato ten? Patryko, masz ultra softy i one są na szaro, jak porównę do... Jak ustawię sobie super softy, to są podświetlone, a ultra softy są szare. Czyli będą zużyte już. Czy tam Vettel Tak, Vettel super softy, ten softy. Nie. Startuje z pierwszej pozycji, a obok ciebie startuje Perez. No Perez, no. Na to życzę ci powodzenia w bronieniu się. Mhm. O, Nineboty, już mamy... Podlecał link, jeśli chcecie dać, to dajcie. Dokładnie tak. Oj, no dobra, tak więc... Paport tak przedłuży o kolejne 24 godziny live'a. No. Ja wiem, że niektórzy tak robią, że co naprawdę ci więksi streamerzy tam już wiecie. Ile jest 100 tysięcy subskrypcji na YouTube czy tam na Twitchu też. Ej, Vettel! Tysięcy followersów. Czekaj, i... Oj. Nie poznam cię po głosie. No, to nie trudno. Takie czyste mikro, widzisz? O! No nie powinniśmy za czyste. Zauważają, że masz czyste mikro już, widzisz? Ale nie no, Patryko, w stosunku do tego, co było kiedyś, to jest przepaść. Że ja? No ty. No to nie ma porównania w ogóle, ale no właśnie, to dziwne, no. Bo ja mam mega zepsute to mikro z telefonu, bo mój znajomy ma, i chociażby Kamacho dużo lepsza, mój znajomy to ma w ogóle czyściutkie ten mikro z telefonu, tak jakby mówił normalnym mikrofonem, na serio. Monaco sobie odpuszczył jako trening, a hiszpański. Monaco, hiszpański! To żeś tory powybierał. Pamiętajcie, że możecie zadawać jaki Peterowi pytania. Dobra, teraz tak, czatów nie czytamy, ja was pożegnam na chwilę, więc... Znaczy będę widział was, ale... Halo. Cześć. O, zdążyłem, po lidze jestem wkurzony, ale... Wiesz co, zostałem obrócony, jechałem piąty i skończyłem ósmy. A, myślałem, że pewnie skończyłeś. Czekajcie, jakie on miał opony, czekajcie. A, Hamilton też ma super softy. I stopki w sumie tylko tylko. Rejtor, miałbyś ochotę się przejechać? Nie no, Dawido, no takie rzeczy to takie... Marcelino, to te 25 lajków i... Wiem, że są takie tacy streamerzy, co powiedzmy, że nie wiem... Ileś tam, że nie wiem, jak dostanie 200 dolarów donate'a, to kolejne, nie wiem, pół godziny dłużej streama, tak? Dostanie kolejne, nie wiem, 200 dolarów, to jest godzina dłużej streama i tak dalej, nie? No dobra, ustawiliśmy się. Zresztą ja muszę tu zostać, bo za niedługo będzie... Dobra, mordę zamknij, startujemy, 3, 4, 5 świateł! No i poszli! Zamykamy od razu błyskawicznie Pereza, mogę go zamknąć, udało się. Dobra, udało się zamknąć Pereza, jest progres. Perez drugi, kurde, niestety się trzyma cały czas. Bottas zyskuje pozycję nad Vettel. Nie, Vettel w ogóle z piątego się przebił już na trzecie, proszę bardzo. Żebyś nie stracił pozycji, no. Nie, ja muszę utrzymać teraz jak najdłużej Pereza. W sensie Perez, oni będą na trzecim, czwartym kółku zjeżdżać już do boksu, więc ja muszę Pereza do tego czasu utrzymać. No nie wiem, do szóstego chcę wytrzymać. Na serio. No ale to są boty, gościu. No. On jest zwykły kierowca, no to...
No to on zjedzie na piątym maksymalny. Mi właśnie długo... No, maksimum na piątym. Więc oni trzecie, czwarte, no czwarte kółko i... Wiesz, ale ty już masz trzeci sezon i oni mają dość dobrze rozwiniętą podwozie, a jak mają dobrze rozwinięte podwozie, to oni mają ten... lepszy... Na przypomnienia. Giveaway no będzie dopiero po wyścigu. Tak, 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 żebyś mnie tutaj nikt nie pytał. Po wyścigu ja myślę, że tak z 20 minut, jak myślę, pójdzie spoko. No, 20 minut. Miałem zresztą też tak w tych... W pierwszym sezonie, że boty nie jechały praktycznie żadnego wyścigu na jeden pit stop, a w drugim już... Głowę no. Znaczy nie, ja mam... Ja jestem akurat w podwoziu najlepszym zespołem, nie? Aktualnie w zawsze. Na problemy. Tak, za niego będą biegać 4 albo 400 metry. Ale w ogóle to, co mi boty odwaliły w tym... W tym, no... W Malezji właśnie ostatnio, to przechodzi ludzkie pojęcie. Pojechały nie dość, że na 3 pit stopy, to jeszcze zmienimy na super miękkie drugi raz, jak był safety car. No nie, to wiem, że boty w Malezji to jest... szaleją totalnie, po prostu jak jeszcze jest safety car, albo nie wiem, jakieś zmiana warunków, na przykład z deszczu na suche, albo z suchego na deszcz. O panie, to boty szaleją, nie tracą głowę, nie wiedzą co robić. No. Teraz żebyś nie trafił czasu przez safety car. Spoko, czekaj. No teraz safety car to byłoby dla mnie katastrofa, no bo co, na co miałbym zmienić, na softy? Zabójstwo. No zabójstwo to byłoby. Więc safety car byłby idealny dla na przykład takiego Pereza czy Bottasa, który jest trzeci. A dla mnie safety car byłby spoko, jakby był, nie wiem, koło 7-8 kółka, tak? Koło takiego kółka. No, dokładnie. Ale dobra, póki trzymamy Bottasa... Nie, możesz przecież dostawać informacje ode mnie, ja jestem od informacji. Więc, dobra, trzymamy się... Musimy trzymać Pereza za sobą po prostu do czasu jego pitstopu, wtedy powinno już w miarę z górki pójść. Bo on po wyjeździe powinien utknąć tam za niektórymi kierowcami z tyłu, bo... z tyłu stawki tam jeszcze jest też 5-6 kierowców, którzy jadą na supersoftach. Więc może gdzieś tam za nimi utchnie, a sam ja sobie to wykorzystam troszkę. To prawda, będzie miał przewagę wtedy też tych opon, ale spoko, damy radę. Te ultrasofty też nie powinny być jakoś niesamowicie użyte. Będziemy mieli problem z Medarem, bo nie ma ty naszego asa, Przewiny. A bez cóż za emocjonujący wyścig, Marceli prowadzi w tym wyścigu. No prowadzę, tylko pytanie jak długo, bo tu się zrobiła taka kolejeczka, jestem kurde, ja, Perez, Bottas i... A co tu Perez właśnie robi na drugim? O, Perez awaria! Ulala! Perez wypadł z wyścigu! Perez is out of this race. Perez is out of this race. No ja się, słuchaj, no nie, żadne safety cary. Ale nie ma znaczenia, jakby w sensie, chodzi o to, że ja się, powiedzmy, źle, bo moglibyśmy mieć dublet, okej, i kolejne 43 punkty do konstruktorki, do ten, ale tam już jakąś przewagę, powiedzmy, mamy wyrobioną, ale no Perez jest kurde... Strasznie to sobie to. Perez był. Dajcie rozmawiać po wyścigu. Hello. Żebyś w samym momencie, bo zaraz będę komentować i 4x400 metrów. O Jezus Maria. No dobra, Perez za nie. Na chwilę na mój Discord na minutę. Polska jest na drugim torze. Dobra. No ale no, co wy też się dziwisz, jak ja się cieszę w sumie, że Perez odpadł, bo teraz straci 25 punktów, albo nie wiem, 18 tam zależy, 25 jakby wygrał, tak? A że była różnica między nami 400 paru punktów. No to 25 punktów, no to już będzie znowu prawie 70, tak? A najgorsze było to, że powiedzmy, nie wiem, początek sezonu był, nie? I tam, nie wiem, Perez sobie jechał, nie wiem, ja jechałem, powiedzmy, drugi, Perez za mną i tak myślałem... W sumie Perez jest tam daleko w klasyfikacji generalnej, dużo punktów traci. No to puszczę go, oddam mu drugą pozycję, tam raz mu wygraną oddałem i coś tam poszło. I w końcu tak jakby ulepszyłem tę moją Force India, że po prostu wyszło, że jesteśmy najlepszym zespołem stawce i kurda, i Perez zaczął wygrywać sam wyścigi bez mojej pomocy już. I 4 wyścigi z rzędu pierdyknuty i wiesz, gały wielkie po prostu, nie? Szczęka opadła. Nie będzie piąte. Więc po prostu... Perez już usamodzielnił, kurde, więc się dziwi, dlaczego ja się cieszę, że Perez mi odpadł, bo odpada mi tak naprawdę... I wystartowała sztafeta 4x400 metrów. Kurde, Patryk, jeszcze mi tu wcinasz. Kurde, bo ja się z drugiej strony cieszę, że odpadł Perez, bo odpadł tak naprawdę mój główny i jak na razie, no po części jedyny rywal w klasyfikacji generalnej. Jest to mi troszkę...
No, nie no, jedyne może nie, bo tam już Kimi też blisko jest w miarę. Ale, no, jest chwila oddechu, chwila spokoju, więc tam czy raz, czy drugi jakiś wyścig mi nie wyjdzie, to się nic nie stanie. Więc teraz znowu można ochłonąć, można na spokojnie iść wyścigi, a nie z pełnymi gecami na spinie, że wiecie, to nie? A czy no tak, no a czy wiecie, czy tam Perez, czy tam stracimy te 20 punktów? Do... Po wyścigu. No koło 22 będzie giveaway, no. Po pierwszej zmianie na trzecim miejscu Polska. O, pojawił się Hamilton na tych supersoftach, proszę bardzo. Na którym kółku już zjechali? Na trzecim. Już zjeżdżają? Za wcześnie! No, Vettel zjechał... nie wiem kto... No, mam za sobą Bottasa, więc na pewno Vettel zjechał. I no, Hamilton jest trzeci, więc... No i Hamilton jest trzeci, więc wydaje mi się, że Hamilton wprowadził też Kimiego Rojka, znaczy Kimi też musiał zjechać, więc Vettel, nie wiem czy... No nie wiem, bynajmniej Vettel na pewno już zjechał, nie? Ale... Co? Chcieli mi teraz softy założyć, ty kurde, powaleni. No i patrz, teraz jest czwarte kółko. No te softy. Na piąte. Softy zakładali do końca walki. Po co? O, kto tam dołączył? Zawiodłem się. Ciastek. Oho, drama zaraz jakaś wyjdzie. Krawczuk ruszył. Kalimbo, po wyścigu! Nie narzekaj, że po prostu nie ma na razie giveawaya. Jak ci wyścig, to nie może przerwać i normalnie robić zastawania i poszedłować. Ej, ja bym sobie dał giveawaya z tymi naturami za to, że po prostu jest cały czas na live. A dobra, bo teraz tak, zjechał... Dobra, Hamilton został, jeszcze zobaczymy, kiedy on zjedzie. No bo teraz już zjechał na czwartym kółku, nie? Więc no... Dobra, ostatnie okrążenie. Będę komentować do was ostatnim 100 metrów. Dobra. Niepokoi mnie to, że mam wyjechać na 9, mniej więcej koło 9 miejsca po pitstopie. A kierowców wszystkich na supersoftach było mniej niż 9 na pewno, więc to coś mi się wydaje, że chyba... Jejesz wyżej. Chyba są na szóstym miejscu, bardzo daleko. Chyba o medal możemy sobie zapomnieć i... Na pierwszym miejscu Hiszpanie są pewnie, ale Brytyjczycy chyba jedzą tu po złoto i Wielka Brytania ze złotem. Ciasek są waka w CS-ie? Jakiego waka, nic nie ma miał. Wystarczy wejść na jego profil. Ale za co? Za skin Kitchengera, czy to co, za co? Nie, tak na poważnie, to... Nie, tak po wyścigu! Na Eurotracku, bo jeździł za szybko. Chyba mu przepisy. To Marceli by jej dostać. O co ja? Ja już... Tu się zgadzam, by się tam przestraszyłem. Ja tam czekam, co wraz na tego bana, co mi tam grozili na czacie, że dostanę banicy szybko, bo jak tam ktoś ma kumpla, jak admina i w ogóle i wszystko. Żebym się zaraz nie dziwił, że wejdę na Tracker SMB, a tam tygodniowy ban. Byłoby nieprzyjemnie. Nie no, ciacho, nie zapraszaj mnie, bo ten, już nie kręcę kierę. Nie chcę mi się. Przez tyle lat grania w Eurotracka, to chyba mi się wydaje, że już banicy nie wyłapałem, to dalej nie wyłapałem. Już mogę ci powiedzieć, że niektórzy narzekają, żeby kurde, robić tego giveawaya. Ja już informuję, że na razie jeden nie będzie. Dobrze, to zrobię giveaway jak zjadę do alei serwisowej, okej? Okay? Zadowoleni wszyscy, dwa kółka. Jedź do końca tego wyścigu. Przecież masz, tak. To jest szóste okrążenie z 11. Dobra. Skąd ten głupi wyścig i tyle. Spoko, będę skończyć. Mówię, no sam wyścig to jest 20 minut, więc no... Jest... No to już teraz. Przecież to szybko ci się to zrobi. Przecież no jest 20, jest 20, jest 39, więc no ile? Z 50 pewnie będzie giveaway, nie? O, dopiero co jechałem po tym twoim torze, ale... O Jezu, za szeroko, fatalnie. No nie podoba mi się, o piąty. Jeszcze mogłeś dostać ode mnie time'a, gdybym miał moda? Ja? Nie, świeżak. A co świeżak zrobił? To sarkazm musiał robić. Kurde, ty...
Opony zrzuca na poziomie 400%, a ja mam nowy rekord drugiego sektoru. Nieźle, nieźle. Który ja mam wyjechać, czekajcie, ja mam wyjechać z boksu 5. No to Hamilton, Palmer są za mną, pewnie tam jeszcze paru jest, którzy są na super softach. Wydaje mi się, że wrócę jako lider wyścigu, no ale... Wrócisz jako lider, bo Hamilton i Palmer... Czekaj, no jest Hamilton, Hamilton jest blisko, potem jest Palmer, 3-4-5. Oj, no nie wiem, kurde, ty, powiem ci szczerze. Hamilton zjechał, ty, Hamilton zjechał na 7 kółku już. Czy zjechał szybciej niż ja? Palmer nie, Palmer też... Nie wierzę w te mocy po prostu. Jak? Hamilton przecież wystartował na O Jezu. No tak, no nie, Hamilton jechał na... No tak, no teraz jechał do boksu. Kurde, Palmer na ultra softach. Nie no, Hamilton startował na super softach. No i teraz jeszcze nie ma wykorzystać... Jeszcze musi zjechać do boksu. No Hamilton już zjechał... Hamilton już zjechał właśnie po super soft, po ultra softy. I drugi jest Palmer. To ma teraz Palmera i Strolla. Palmera i Strolla. I oni jeszcze muszą zjechać, bo to są kierowcy na super softach. To jedziesz przed Hamiltonem. A, i za parę minut ma być deszcz, wyobraźcie. No kurna, każda sesja prawie w deszczu. Pierwszy trening w deszczu, drugi trening w deszczu, trzeci trening w deszczu. Jak? Przecież widzieliśmy, że nie powinno padać. Ale według mnie chyba to będzie pod koniec tego wyścigu, to spokojnie na a jeszcze... Jeszcze bardzo mi się podoba to, co... Bardzo mi się podoba to, co robi Stroll, bo fenomenalnie blokuje całą stawkę. O, już widzicie, mam trzeci wyjechać. Ej, Bottas jest trzeci! Kuźwa! Wyjadę za Bottasem. Co? Serio? Mhm. Bottas jest już trzeci, przed Strollem. Ale wiesz, za nim. Ale wiesz, że on jedzie tylko na super softy, taki nie może... Bottas już był w falej serwisowej. Ale ty będziesz odrabiać, bo będziesz jechać na ultra softa. Ja pierdziele, się nie zmieściłem do pit stopu. Kurw. Zaraz to zobaczę. Przegrałem ten wyścig. No nie, drugie miejsce, kuźwa, bo to już jest drugi. Dopiero początek, jeszcze deszcz będzie. Nie będzie deszczu. Nie zmieściłem się do pit stopu, no nie wierzę! Zawadziłem o barierkę, ty. Czy o serio? Murek, kuźwa, zawadziłem. Ale nie rozjebałeś się. Nie, wszystko jest okej, ale nie mogłem wjechać do... Musiałem wycofać jeszcze, nie? No, trochę straciłeś, tak 3 sekundy. Ja pierdzielę, no. A opony ma na poziomie 10%, ty. Ja pierdolę, no to bogata mieszanka i fuj za zaznaczony. No to teraz no będzie gonitwa. Nie dało też na tej kierownicy jeździć. No to masz, bo tata tam niedługo. No, czekajcie, no całe 3 kółka, ja mam 3 kółka i 1,5 sekundy. Najgorsze są te pedały do ogarnięcia. A dwa czy trzy? Ej Marceli, skoro tak dzisiaj nabijesz 20 subów, to za 5 dni robisz 24 godziny na 200 subów. No dokładnie tak. Dobra. I też będą giveawaye? Dobra. Oczywiście, że tak. Oczywiście na urodzinowy live też 24 godziny. O, to już był. 48. To już... Tak, do 48. Na gwiazdkę 48. O, dobra. Może świąteczny live. Całe święta no. Będziemy oglądać Marceliego. Tak, ktoś oglądał. Pierwszy krople na torze. Zaczął padać deszcz. Spokojnie, ale nie, na razie nie jest tak mokro. Ale pierwsze krople już spalą mnie na wizję. Już, no pada deszcz. Ja no już leję deszcz. Kto spadł w ogóle z tego wyścigu? Nie wiem. Może uda ci się jeszcze dogodzić. Mówiłem ci, żebyś został. Ja bym wyjechał przed Bottasem, gdybym się do pit stopu zmieścił, no. Kuźwa, o murek zahaczyłem, no nie wierzę, ty. Ja pierdzielę, jak ja na nim. 2 sekundy do odrobienia. Still like Camacho. Poślał! No Bottas jeszcze ma najszybsze okrążenie, kurde, na super softach. O, Lewis Hamilton ma najszybsze jeszcze. Kuźwa, jaki młyn teraz w pit stopie, ty? Czy ty zaglądają Interik? Oni interes zakładają, czy co? Nie. Chyba ich porównało. Nie, bo ja wiem, że jeszcze tam Stroll, czy nie, jakiś tam Palmer nie zjechali dalej serwisowej, no ale to z dwóch kierowców. Teraz zakładają te slick. No właśnie, bo tam jest ich w pit-topie z trzech i czterech, nie? A mi to nie jest tam... nie wiem, to. Kurw. No, 90 do...
Nie no, Hamilton jest trzeci i jest daleko za mną. To będzie dublet, to będzie podium, dwa miejsca na podium na Mercedesa, ty. No ja pierdzielę, ty. A zobaczcie, że Hamilton już odstawił dawno tego kierowcę na czwartej pozycji. Tam pewnie jedzie Vettel i Kimi, nie? Na czwartej, piątej. Coś takiego. Ale Ferrari w dupę dostaną po tym wyścigu. A jeszcze jakby Hamilton, Bottas jakby przypadkowo jeszcze wygrał ten wyścig. Kopanie, to już w ogóle. Będzie katastrofa dla Ferrari. No ale w sumie Mercedes... Masz tam ile okrążeń i nie. Ile to samo. Mercedes, kurde, tak spieprzył, miał tak do dupy ostatnie wyścigi, ostatnie kilka wyścigów, że oni po prostu... DNF-y ledwo w punktach przejeżdżali, więc... Kurde, no było 90 za Bottasem, teraz straciłem kolejne 80, nie no. No ciężko zwycięstwo. Zrobię jak Fetterowi w Monaco. Kończy się paliwo. Ja to boksu po Interę? Nie, już jedziemy do końca. Ciężko, będzie dwa kółka, ja muszę odrobić ponad sekundę. No dobra. Oczywiście jak zwykle nie będzie szybszego kółka. A nie, będzie, no chyba, proszę bardzo. Nieźle. Kimi 1-1, ten numer to jest kłopoty. A dlaczego? Kurde, ale ja już na dzień dobry dostałem opony Ultrasofty z 10% zużyciem, no. Jakie masz teraz? 30 prawie, z przodu. A ile okrążeń? 2, 3, ale masz półtorej... Półtora okrążenia zostało. Półtora okrążenia, a ja jestem tuż za Bottasem, za jego plecami. Ale masz półtorej sekundy. Już nie, już jestem za jego plecami. Zlagowało mi giereczkę, świetnie. I już straciłem znowu czas do Bottasa. Serio. Nie, nie czuję jakby zaczęło padać. Nie czuję żadnej podsterowności ani nic. Też tu bardzo chcę, żebyś wygrał. Tam na górę. Ja pierdzielę, no już czuję, że... Dobra, już dzidzi po wyścigu, kurde, już mi wyrzuciło szeroko. Już czuję, że są inne warunki. No, warunki będzie... są na Indery już. Nie, no może jeszcze nie, ale już wyrzuciło mi szeroko. No znowu ja mam z półtorej sekundy pewnie starty do Bottasa, a jedno kółko zostało. Ja pierdzielę, ty... A mi wyruchał Bottas, są grubo. 2,5 Bottas, mam, no to... kurde, by zrobił mnie złego undercuta. No ale też, kurde, dwa merce na podium, to ja pierdzielę. Będzie hit. Bottas jeszcze wygra wyścig. Chyba musiałby być jakiś cud, że silnik wybuchł. Spokojnie, też już przed nami. Ostatni kółko jest gości. Kończysz wyścigiu? Tak. No? A bo ty masz 25%, no tak. No to nie jest główna kariera. Czekaj, no teraz dla Mercedesów będzie tak, 25, 15, będzie 40. Ja tylko 18 punktów. Ferrari maksymalnie dostaną 22. Ale w dupę dostanę jako Force India w tym wyścigu. Krzysztof, teraz będzie rotowanie. Już chwilkę, dosłownie tylko kończy wyścig. Ale w dupę, ale dobra, zbliżyłem się do Bottasa znowu. Musiałbym, nie wiem, jakiegoś mu tutaj gdzieś daj bomba strzelić. Jak ja rybę dzisiaj. Kamacho dzisiaj. Z ryba z Kamacho uwiązali... Oj, woda w podłapa mi się skończyła. Kamacho z rybą uwiązali na mnie spisek w Hiszpanii i... Jechałem po zwycięstwo w wyścigu, ale ryba tak powiem wygłósł mnie poza tor i Kamacho wygrał. Widziałem to na live. Spisek przeciwko mnie, kurde. Nie no, chyba Bottas już jest za daleko niestety. Coś mi się wydaje, no... Ale najlepiej zrobił Kamacho, który zapomniał rybę przepuścić. Tak. Niektóry linię pomylił, o! Och. Ale jutro se pojeździmy, znaczy no... No jutro w sumie. Ja już nie mam miejsca, żeby zatykować Bottasa. Przecież nie ma szans. Marceli, co ty będziesz nocą robił miejscu przez tyle godzin live'a? Spokojnie. Spać się zdaniu. Tak, dokładnie tak. Ale w dół, jeszcze nawet Hamilton mnie dogania, no. Trudno, druga pozycja tylko. A nie, Bottas mi ciąkał. Tylko drugie miejsce.
zaraz będzie finał 4x400 metrów kobiet. Myślę, że będzie lepiej niż mężczyźni, którzy zajęli piąte miejsce. W jakiś spisek była czysta walka. No, gdzie ty widziałeś to? Gdzie ty widziałeś? Spokojnie, bo już przechodzimy do giveaway na chwilę. Ojej. No to Mercedesy wielkimi wygranymi w Belgii. Ale mi się to te punkty... Good way, Pixu! Tutaj temu. Jak nie było kary, to wszystko. Nie no, ryba losu kary, by się zapomnieli. Tylko by się zapomnieli. No ale Mercedes... Koniec serii Pereza! Tak, koniec serii Pereza. Perez w ogóle tego wyścigu nie kończy, więc ja nie zyskam trochę punktów. No ale Mercedesy potrzebowały koniecznie tych punktów, bo one były niewiele punktów przed Red Bullami w klasyfikacji konstruktorów. Więc jeszcze by spadło na czwarte miejsce. Ja sobie jeszcze dwa koronuję w tej ekipę na Wormsy zbieram. Spoko. No już można, już dziesiąte, nie? Ale są do losowania Wormsy? Nie. Kurczę no. Chciałbyś wygrać. Złoty kosztują. Co? Ile złotych? 205 złotych. Ja słyszałem 205 złotych, ja takie przyszło. Za 200 ty. Raikkonen dopiero 8 ty. Wow. No. Vettel jest 4, 5 jest Max, 6 Daniel, 7 Nico Hülkenberg, 8 Kimi, 9 Grosjean, 10 Palmer w punktach. Palmer w punktach! Widzisz Vettel? Vettel, Kuba, 61 punktów. 61 punktów przewagi no nad Perezem, ale on ma już tylko 23 nad Kimim, nie? Vettel traci 4 do swojego teammate'a. Vettel ma 6 punktów przewagi nad Lewisem. No i Bottas wygrał, ale Bottas w ogóle ledwo 113 punktów, nie? Więc ja sobie dwa razy mi się. Jadę dwa ostatnie. Ile masz przewagi? A w konstruktorce? No w konstruktorce już widzę, że ten Mercedes w końcu odjechał mocno Red Bullowi. Czy nie jesteście przed Mercedesem? No. Jesteśmy. A z jakiej paki ta Force India jest pierwsza? Trzeci sezon z rzędu jadę w tym samym zespole. Aha. No ja mam w McLarenie, tak? Tylko już Majstor miałem w drugim. No. Ja w Hasie miałem w pierwszym. No ale Has, a McLaren to jest inny świat. No ma mniejsze zużycie paliwa. Też nie.